Już teraz w najbliższy weekend odbędzie się mecz gwiazd NBA 2021, a dzisiejszej nocy LeBron James oraz Kevin Durant wybrali swoje składy za pośrednictwem draftu, więc mamy tutaj obie meczowe dwunastki wybrane, ale słuchajcie, w tym materiale pokażę wam trochę inne meczowe dwunastki, ponieważ w poniedziałek razem z Bartkiem podczas profesjonalnego studio NBA zrobiliśmy nasz własny draft. Zgodnie z obietnicą zrobiłem jedną wielką symulację tego spotkania. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Kto okazał się lepszy, kto zdobył statuetkę MVP meczu gwiazd, naszego meczu gwiazd. Także miłego oglądania. Tradycyjnie, jak już tutaj jesteście, byłoby bardzo miło z waszej strony, gdybyście zostawili kciuka w górę, zasubskrybowali po więcej materiałów powiązanych z grami wideo, z NBA 2K i innymi takimi sprawami. Tutaj widzimy już rozgrzewających się LeBron James, Kawhi Leonard. Z faktu, że nie do końca wiedziałem, jak tutaj podzielić składy na drużynę Team LeBron oraz Team Durant, ponieważ pewnie musiałbym się tutaj bawić jakoś w pobieranie grafik, robienie strojów. Zrobiłem po prostu taki prosty myk, że zawodników z Team LeBron rzuciłem do Los Angeles Lakers, a zawodników z Team Durant do składu Brooklyn Nets. Także tak, no jeśli dziwicie się, że Stephen Curry oraz Kawhi Leonard są w koszulkach Brooklynu, tak to właśnie zostało przygotowane. Okej, pierwsze piątki wyglądają w ten sposób. Team Durant to Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Jason Tatum oraz Joel Embiid. Team LeBron to Kyrie Irving, Bradley Beal, LeBron James, Giannis Antetokounmpo oraz Nikola Jokic. Jakby co, to ustawiłem 4 kwarty po 10 minut, więc będzie to troszkę krótsza symulacja niż normalne mecze NBA, ale trzeba też przyznać, że przecież zasady rozgrywania meczu gwiazd od zeszłego roku też już się trochę różnią, ponieważ 3 pierwsze kwarty to w zasadzie 3 osobne mini mecze i dopiero w czwartej kwarcie gramy do takiego ostatecznego wyniku. Dokładne zasady zobaczycie na NBA.com, nie są zbyt trudne, robimy dokładnie to samo co rok temu, więc bardzo jest to fajne. I jest to jakaś tam forma upamiętnienia, uhonorowania świętej pamięci Kobe'ego Bryanta. LeBron James zbiera piłkę, mamy dopiero początek spotkania. 2-2 i Giannis Antetokounmpo, trójka w kontrataku. Tak jest, ładnie się ustawił, więc to trafił. Stephen Curry za 2 punkty, rzut z półdystansu. Luka Doncic świetnie odnalazł Kawhi'a Leonarda, rzut za 3 z narożnika i ekipa Duranta prowadzi 7-5. Bradley Beal, trójka z odskoku nie wpada, Leonard ze zbiórką, biegniemy do kontrataku, ale tak trochę spokojnie, tak jest, bo widział z lewej strony nadbiegającego Jasona Tatuma, ładny alley-oop od Leonarda. Tak jest, LeBron James za 3 punkty, siedzi, 9-8. 11-9 dla Lakersów. Stephen spróbował ominąć pivotem, nic z tego, ale i tak udało mu się dojść pod ten kosz. Tak jest. Podanie bardzo ładnie. Irving odnalazł ścinającego Giannisa. Steph za 3 punkty. Nad dłońmi Kyriego Irvinga. Piłka tańczy na obręczy, ale wpada. Bradley Beal podaje do zbiegającego na lewą stronę LeBrona Jamesa. Rzut za 3. Jason Tatum, crossover pod koszem, taki oldschoolowy hak lewą ręką i mamy 18-16 dla ekipy Kevina Duranta. No i wchodzi teraz na boisko rezerwa, Damian Lillard, tak jest, jest wybrany właśnie u mnie, bo w sumie ekipa Duranta to mój skład, a ekipa LeBrona to skład Bartka, tak w sumie nie powiedziałem tego jeszcze. 18-16, odrzucamy i Lillard już na dzień dobry robi ogromną różnicę, prosty rzut z półdystansu, tak jest. Damian Lillard ze zbiórką. Ciśniemy do przodu. Idzie na lewą stronę. Podanie do ścinającego Rudy'ego Goberta. Jest asysta i 2 punkty od francuskiego giganta. 22-16. I Lakersi mają problem, żeby się strzelić, ale James Harden zaczął się tutaj brać do roboty. Trafił spod kosza. Mamy już tylko 4 punkty przewagi. Paul George korzysta z zasłony. Wchodzi pod kosz. Mamy layup. To jest szybki zoom na blok. Zion Williamson został zczapowany tutaj jednocześnie przez Goberta oraz Domantasa Sabonisa. Damian Lillard ładnie tutaj troszkę sfejkował, ale oddał do Jaylena Browna. Oh baby, Devin Booker. Co się z nim stało? Devin Booker został poskładany jak klocek Lego tutaj w tej akcji. Bez kitu. 26-20. Zach Lavin z piłką. Podanie do Devina Bookera. Czy będzie tutaj odpowiedź? Czy Devin Booker się zrehabilituje? Jednak nie. Oddaje piłkę. Piłka tutaj krąży między zawodnikami Team LeBron i Donovan Mitchell za 3 punkty. Siedzi.
Paul George za 3 po takiej drobnej, powiedzmy, zasłonie Juliusa Randla, ale nie wpada. Zach LaVine w kontrataku, podanie do Ziona Williamsona, dobra paczka w stylu Shaquilla O'Neala. To był prawdziwy power dunk. 4 sekundy do końca pierwszej kwarty, Paul George w ostatnich sekundach. Czy to jest dobra decyzja, żeby on miał piłkę? To nie jest reklama Gatorade, więc no nie wpada. Pierwsza kwarta się właśnie zakończyła. Ekipa wybrana przez Duranta prowadzi 1 punktem. Zoom na Janisa i zabieramy się do drugiej kwarty. Devin Booker, na dzień dobry, sfaulowany przez Rudy'ego Goberta. Rudy tutaj się wstrzymuje, żaden faul, panie sędzio, nic złego się nie przydarzyło. No ale cóż, jednak. Rzut Donovana Mitchella, tak, to był Donovan Mitchell, nie wpada. Mamy posiadanie i Julius Randle, tak jest, Julius Randle jest All-Starem. Zdobywa 2 punkty spod kosza. Chris Paul gra 1-1 z Zionem Williamsonem. To jest mismatch, kiedy się go bierze na perimeter. Zdobywa te 2 punkty. Devin Booker korzysta z zasłony Nikoli Vucevicia. Prosty pick and roll Nikola spod kosza, 2 punkty wsadem i mamy to. 32-31 dla ekipy Duranta, ale jest strata i Giannis Antetokounmpo, podanie do Kyriego Irvinga, bankshot i ekipa LeBrona prowadzi. Luka Doncic korzysta z zasłony Jasona Tatuma i wchodzi jak w masło. Mamy stratę, Stephen Curry źle podał piłkę i mamy kontratak na ten moment. Giannis oddaje do LeBrona Jamesa, rzut za 2 punkty, 35-34. Stephen Curry pod kosz, taki fadeaway jednonożny w stylu Dirka, znajduje drogę do kosza. I kolejna akcja, Stephen podaje do Joela Embiida, który bierze na plecy Bradley'a Beala i niepotrzebne podwojenie. Odrzucenie piłki za 3 punkty, właśnie Stephen trafia, 39-35. Kolejna akcja Stephena, korzysta z zasłony Joela Embiida, rzut z odskoku, siedzi. Stephen jest in the zone, 41-35. LeBron James korzysta z zasłony dwóch kolegów z drużyny i ooooh, co tu się wydarzyło? Jason Tatum, LeBron zostaw go, ma przecież tylko 19 lat, 41-37. Luka Doncic do Kawhi Leonarda, który bez większych problemów wchodzi pod kosz, pełna autostrada, proste punkty, 6 punktów przewagi i Damian Lillard. Joel Embiid prosi o piłkę, bo chce rzucić za 3 i właśnie to robi, perfekcyjny rzut. Mamy już 11 punktów przewagi Team Durant. Joel Embiid kontra Nikola Jokic. 7 sekund do końca akcji, Stephen Curry, tutaj drobny handoff. To było bardzo poniżające. Stephen oddał rzut, wiedział, że to wpadnie, po prostu się odwrócił. Nawet nie patrzył na to, że ten rzut wpadnie, bo wiedział, że ten rzut wpadnie, prawda? Ładny alley-oop, niestety Giannis nie trafia. Ekipa Lakers, ekipa LeBrona ma ogromny problem w tej kwarcie, żeby się tutaj coś strzelić. Mamy już 16 punktów przewagi. Aż w końcu James Harden postanowił przełamać złą passę. To było ciężkie wejście pod kosz, ale są przynajmniej punkty. 14 punktów przewagi, Kawhi Leonard z odskoku, z fadeawaya, nie wpada, Nikola Jokic ze zbiórką i mamy kontratak, James Harden bez większych problemów omija Stephena Curry'ego i mamy kolejne 2 punkty dla ekipy LeBrona Jamesa. Damian Lillard przekracza połowę, oddaje piłkę do Jaylena Browna. Jaylen Brown, będzie oddanie piłki? Nie, wchodzi pod kosz, bez większych problemów. O, on to jest silny chłopak z Bostonu, co nie? 59-44, nie trafia ekipa LeBrona, mamy zbiórkę, Julius Randle. 10 sekund do końca pierwszej połowy, Jaylen Brown na siłę, ale skutecznie. 61-44. Tak jest. Zobaczmy sobie kilka akcji, kilka highlightów z pierwszej połowy tego spotkania. Kawhi Leonard z rzutem, Nikola Vucevic z wsadem. No cóż, Team LeBron musi wziąć się do roboty, to jest mecz gwiazd, tutaj musi być troszkę bardziej wyrównana ta walka. Więc przejdźmy do trzeciej kwarty. Giannis Antetokounmpo zdobył w dziwny sposób te punkty spod kosza, ale okej. Jason Tatum nie trafia, LeBron James ze zbiórką. Oddanie do Kyriego Irvinga, wciśniemy do przodu, rzut z pół dystansu, perfekcyjny rzut. Tak jest, już tylko 13 punktów przewagi. Handoff Joela Embiida, Stephen Curry za 3, również wpada. Kyrie Irving korzysta z zasłony Jokicia. Rzut z pół dystansu, dalekiego pół dystansu, ale siedzi. Kawhi Leonard na siłę, wchodzi pod kosz, nie trafia, ale jest dobitka. Jeszcze z faulem, 66-50. Kyrie Irving po zasłonie Jokicia, kolejny rzut z pół dystansu. Kyrie Irving wziął na swoją klatę odpowiedzialność zdobywania punktów w tej kwarcie. Tak jest. Ktoś w końcu musiał to zrobić w ekipie LeBrona.
Bradley Beal wchodzi pod kosz. Jason Tatum ustawiał się na ofensa. Co to się dzieje? Joel Embiid? Dziwny rzut z pół dystansu. Taki bardzo nieprzygotowany, ale okej. Okay. Nikola Jokic ze zbiórką. Podanie. Bardzo dobre podanie. Tak jest. Giannis Antetokounmpo z wsadem. Widać, jaki jest mega podjarany. Aż ekipa Duranta musiała wziąć timeout. Kawhi nie trafia. Giannis, jak widać, jest już odpalony. I czy to będzie akcja coast to coast? Tak jest, to będzie akcja coast to coast. Bez wsadu, ale są dwa punkty, 69, no przepraszam, już 71 do 60. Luka Doncic, prosty pick? Tak, to był prosty pick and roll. Joel Embiid, akcja 2 plus 1 spod kosza. LeBron James, autostrada, jeszcze wymusił faul. Jason Tatum go popchnął w plecy, więc mamy akcję 2 plus 1. Zobaczmy na powtórce to wejście pod kosz. Luka Doncic, podanie do zbiegającego Tatuma i nie wpada, ale Domantas Sabonis zbiera, dobija, jest faulowany. Tak jest. LeBron James, dobry pas do Giannisa Antetokounmpo. Totalnie tym jednym fejkiem, lewym ramieniem zmylił Jasona Tatuma. Mamy dwa punkty z odskoku. Bradley Beal, rzut z pół dystansu. Siedzi, 77 do 67. Przewaga stopniała już tylko do 10 punktów. Chris Paul, perfekcyjne podanie. Point guard do Luki Doncicia. Mamy te punkty. LeBron James również odnajduje Jamesa Hardena. Rzut za 3 i przewaga już jest tylko 9-punktowa. 3,5 minuty do końca trzeciej kwarty. Nikola Vucevic jest podwajany. Oddaje do Devina Bookera, który z dalekiego pół dystansu również zdobywa te punkty. 7 punktów. Tak jest. Mieliśmy 16 punktów przewagi, już jest tylko 7, ale Julius Randle zdobywa w prosty sposób również tutaj rzutem spod kosza 2 punkty. Ładne ścięcie Devina Bookera. Podanie od Vucevicia. 83 do 74. Ekipa LeBrona nie trafia. Zbiórka Lillarda. Ciśniemy do przodu i Julius Randle. Tak jest. Na siłę, nad Zionem, skutecznie. James Harden, autostrada, ładny dunk. 85 do 76. Lillard korzysta z zasłony Rudiego Goberta. 6 sekund do końca akcji i floater, tak jest, od deski, nad dłońmi Ziona Williamsona. Wpada. Zion do Kyriego Irvinga. Tutaj zmylił, ładnie zmylił najpierw Lillarda, później Rudy Gobert. No, zabrakło centymetrów, żeby jednak zablokować ten rzut. Stephen Curry omija dwóch obrońców i prostym kelnerem. Co to był za rzut? 89 do 78, końcówka trzeciej kwarty. Kyrie Irving skutecznie i mamy końcówkę kwarty. Stephen Curry z loga nie wpada. 89 do 80. Tak jest. To była całkiem udana kwarta dla ekipy LeBrona. Ale to wciąż jest 9 punktów przewagi. Ostatnie 10 minut i zaczynamy z zbiórką Bena Simmonsa, który znajduje kompletnie niekrytego Kyriego Irvinga. Tam tutaj ławka rezerwowych chciała go mocno zniszczyć, zestresować, ale to nie działa. To nie działa. Irving ma psychę. Dlatego to wpadło. Kyrie Irving ładnie odnalazł. Chciał mu pokozłować, ale zobaczył piękne ścięcie Vucevicia. 91 do 85. Team LeBron, patrzcie, jak oni się wzięli do roboty. Cóż za pompka. Jaka piękna pompka Ziona Williamsona. 4 punkty przewagi. Podanie do ścinającego Curry'ego, tak jest, Damian Lillard oraz Stephen Curry chyba umieją ze sobą grać, co? Zach LaVine z dalekiego pół dystansu siedzi, 93 do 89. Bradley Beal, rzut z pół dystansu, tak jest, Luka Doncic został tutaj lekko skrosowany. 4 punkty przewagi, Stephen Curry podaje do Jasona Tatuma. 6 sekund do końca akcji, podanie do Kawhi'a, bardzo ładne podwójne zasłony pod koszem, więc z pół dystansu, Kawhi lubi takie rzuty. Mu to wpadło i Giannis Antetokounmpo wchodzi pod... Co tu się wydarzyło? Trzeba zadzwonić po policję, bo ten wsad to był brutalny atak na małe dziecko. Tak nie wolno robić, Giannis. No cóż, Ben Simmons aż poszedł na ławkę rezerwowych pochwalić się chłopakom. Ej, widzieliście to? Widzieliście to? Ja muszę usiąść. Giannis Antetokounmpo ze zbiórką jest odpalony i kolejna akcja coast to coast. A jakże? Jeszcze został sfaulowany przez Doncicia. 97 do 96. I uwaga, uwaga, mamy rzut wolny. Giannis Antetokounmpo to trafia i jest remis. W końcu. Przypominam, 16 punktów przewagi. Luka Doncic trafia z pół dystansu. Kyrie Irving, 1 na 1, idzie na prawą stronę. Defense Stephena Curry'ego to jest za mało. Mamy kolejny remis. Steph z pół dystansu, ładna zasłona, tak jest.
Nikola Jokic podaje piłkę do Kyriego Irvinga i jest ogromny mismatch LeBron James kontra Stephen pod koszem. No cóż, ale lepiej podać do kompletnie niekrytego Bradley'a Beala na trójce. LeBron wiedział. LeBron o tym po prostu doskonale wiedział. 3 to więcej niż 2. Doncic korzysta z zasłony z Embida i trafia z pół dystansu 103-102. LeBron James kontra Kawhi Leonard. Cóż za alley-oop! To było ładne. Ja niestety to kumpo ci naprawdę skaczę po tych głowach. Luka Doncic. Podanie do Jasona Tatuma. Ładnie go odnalazł. Nie wiem, czy to było zagrane na pamięć, ale... idealnie podanie w tempo. Tatum skorzystał z tej okazji. Kyrie Irving z pół dystansu, bez większych problemów, omija Stephena Curry'ego. Mamy kolejny remis. Kawhi kontra LeBron. Ale jub do Luki Doncicia. Nie był to czysty wsad, ale są przynajmniej punkty. Ładnie tutaj się panowie odnaleźli. 108-107 dla ekipy Kevina Duranta. Luka Doncic omija w prawą stroną Bradley'a Beala dwukrotnie. I to jest prosty layup. Tak jest. 3 punkty przewagi. Stephen do Luki Doncicia, piłka wraca do Stephena i floater z lewej strony, więc mamy kolejne 5 punktów już łącznie, ale przyspieszamy trochę akcję. LeBron James nie trafia rzutu wolnego, Jason Tatum ze zbiórką i będzie kontra. Tak jest, Stephen Curry za 3, nie wpada, LeBron James to zbiera, 112-108 cały czas. Kyrie Irving podaje do ścinającego Janisa, już tylko 2 punkty przewagi. Janis zdobywa te punkty, tak jest, 2 minuty 22 sekundy do końca tego meczu. Luka Doncic. Podanie do Stephena Curry'ego, który jest podwajany, więc trzeba szybko tę piłkę oddać i odnajdują świetną pozycję. Kawhi kompletnie niekryty, rzut za 3 z lewego narożnika, siedzi. Janis trafił pierwszy rzut wolny, teraz ma drugą szansę. Jeszcze zostały nam 2 minuty do końca tego spotkania. Drugi rzut nie wpada, Joel Embiid ze zbiórką i Tatum do Stephena Curry'ego. Po prostu biegnie do przodu, robi mały step back, rzut za 3 i BOOM! 118-111. Aż w końcu ekipa LeBrona bierze timeout. Trzeba jeszcze coś powalczyć w tym spotkaniu, ale przy takiej dyspozycji, przy takich trójeczkach może być ciężko. James Harden za 3 punkty, 118-114. Kawhi Leonard. Bez większych problemów mija LeBrona. Bardzo ładny zwód. Poszedł na prawą stronę i mamy layup. 120-114. 23 punkty Kawhi'a w tym meczu gwiazd. Janis bierze na plecy Tatuma. Odnajduje Jamesa Hardena, który trafia. I był to rzut za 3. Myślałem, że to było nadepnięcie na linię, ale jednak nie. A tutaj nie wiem, co się podziało. Kompletny problem w obronie i Kawhi bez większych po prostu sobie rzucił z pół dystansu bez żadnego defensu. 122-117, Giannis Antetokounmpo dostaje czapę. Jason Tatum tutaj mu oddał za te wszystkie poster dunki, które wydarzyły się w tym meczu do tej pory. I nie dość, że pobiegł coast to coast, to jeszcze trafił z pół dystansu. 124-117, Giannis jeszcze wchodzi pod kosz. Mamy wsad 124-119, 38 sekund do końca tego spotkania i zaczynają się faule. Strategiczne faule, ale jeszcze nie ma rzutów wolnych. Ekipa LeBrona chyba już się poddała, postanowiła nie faulować, więc Lillard, nie wiem co się wydarzyło, Lillard po prostu rzucił sobie za 3 punkty, nie było defensu. 8 punktów przewagi, już 6 punktów przewagi, James Harden, jeszcze jedna szalona trójka, 128-125, bierzemy jeszcze jeden timeout, ponieważ na wszelki wypadek lepiej troszkę uspokoić grę, żeby nie było, że... ekipa LeBrona jeszcze to wygra. No cóż, strategicznie faulują. Luka Doncic trafia obydwa rzuty wolne, 5 sekund do końca i 5 punktów przewagi. LeBron podaje do Jamesa Hardena, który nie trafia tego ostatniego rzutu. Giannis to jeszcze zbiera. Moi drodzy, ekipa Kevina Duranta, czyli ekipa, którą ja wybrałem podczas poniedziałkowego profesjonalnego studio NBA, zwyciężyła z ekipą LeBrona 130-125, a zawodnikiem meczu, czyli w zasadzie MVP meczu gwiazd, został Stephen Curry, zdobywca 31 punktów. Bardzo ładne rzuty. Troszkę w defensie może troszkę średnio poszło, ale był bardzo skuteczny, trójeczki siedziały, trafiał w ważnych momentach, podawał kiedy tylko taka była potrzeba. Także Stephen zasłużenie zdobył tę statuetkę, świetna robota. Po drugiej stronie, gdyby to ekipa LeBrona zwyciężyła, to na pewno statuetka powędrowałaby w ręce Giannisa Antetokounmpo, który zdobył 26 punkty, 4 zbiórki oraz 5 asyst i był przede wszystkim autorem chyba najbardziej efektownych akcji.
te wszystkie posterdanki, wbijanie w ziemię Devina Bookera czy Jasona Tatuma, to było naprawdę straszne. On nie powinien tego tak robić. Powinien dostać faul techniczny za takie zachowanie, prawda? Takie mamy właśnie czasy dzisiejsze w NBA. No cóż, mam nadzieję, że taka symulacja się wam spodobała. Pozdrawiam cię, Bartku, serdecznie. Ja wiem, że mój skład tak na papierze wygląda i tak mimo wszystko gorzej niż twój, ale jestem niemalże pewny, że zrobiłem 100 razy lepsze wybory niż Kevin Durant, ten prawdziwy Kevin Durant, dzisiaj w nocy. Zobaczcie sobie, jakie składy zostały wybrane. Ekipa LeBrona wygląda jakby, nie wiem, jakby miał pierwsze 4 piki co najmniej. Nie wiem, co tam się wydarzyło, naprawdę nie wiem. No cóż, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!